Remont Zdrojowej i Kasprowicza ma się rozpocząć wcześniej niż początkowo zakładano. Wymuszają to zapisy Polskiego Ładu, z którego miasto otrzymało ponad 13 milionów dofinansowania, a to ogromne wsparcie finansowe, zważywszy na to, że całkowity koszt przebudowy jest wstępnie szacowany na 14 milionów złotych. Mamy ściśle określony czas na to, aby tą inwestycję wykonać. Jest to dokładnie 330 dni i w tym terminie musimy się zmieścić, aby to dofinansowanie otrzymać. Ogłoszony dzisiaj przetarg dotyczy gruntownego remontu. Obejmuje nie tylko przebudowę drogi i chodników, ale też instalacji wodno-kanalizacyjnej czy deszczowej. Znikną szpecące rury ciepłownicze, które zostaną położone pod ziemią. Ich miejsce zajmie zieleń. Ta ulica jednak ma swoją długość, w związku z tym inwestycja jest bardzo rozległa, a przypomnijmy, że ulica Zdrojowa to taka oś łącząca wiele punktów w uzdrowisku, w związku z tym przed nami trudne zadanie komunikacyjne, ale chcemy zrobić to tak, żeby utrudnień i tych obciążeń było jak najmniej, chociaż wiadomo, jak to jest przy każdym remoncie, takie rzeczy zawsze są. Miasto przygotowuje już nową organizację ruchu na czas remontu, choć dzisiaj jeszcze nie można wskazać terminu rozpoczęcia prac. My chcemy zacząć jak najszybciej. Im szybciej zaczniemy, tym szybciej skończymy, więc tak naprawdę będzie nam zależało tutaj na czasie. Natomiast procedura, która jest związana z zamówieniami publicznymi, rządzi się swoimi prawami. Musimy tutaj cierpliwie poczekać na jej rozstrzygnięcie. Do 21 kwietnia miasto czeka na oferty. Po wybraniu wykonawcy, podpisaniu umowy i przekazaniu placu budowy rozpocznie się remont.